Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy widzowie, dzisiaj, mimo że nagrywamy wcześniej, materiał będzie wyemitowany za kilka dni, jest rocznica urodzin człowieka, który był naszym gościem Studia VTV, ale wpisał się także w działalność dziennikarską, działalność pomagania innym ludziom. Prezes Fundacji Na Tropie. Dzisiaj wspomnienia o nim poruszy jego żona, Aldona Błaszczyk-Szostak. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Witam dobry wieczór Państwu. Z jednej strony cieszę się, że mogę się z Tobą spotkać, że możemy porozmawiać, powspominać o człowieku, który bardzo wiele zrobił dobrego, który był bardzo aktywny i myślę, że tutaj też wiele rzeczy wspomnień o nim wyjdzie. A z drugiej strony te spotkania były tak miłe dla mnie, że dzisiaj przykro jest mi, że Janusza nie ma już z nami. To już trochę czasu minęło. Chciałbym na pewno zapytać o tych ostatnich chwilach Janusza, o tym, jak on pracował, działał i oczywiście jak wygląda teraz sytuacja. Witam Ciebie jeszcze raz. Dzień dobry. No jest to trudne, jak człowiek wraca wspomnieniami do ciężkich chwil, które przeżyliśmy razem. No nie? My zachorowaliśmy na początku grudnia. Wydawało nam się, że to jest zwykła grypa, ale tutaj zauważyłam, że Janusz jakoś ciężko nam przechodzi, chociaż może dwa lata wcześniej też przechodziliśmy coś podobnego I wtedy bardzo obydwoje chorowaliśmy, mieliśmy bardzo wysokie gorączki, nie mieliśmy siły chodzić. A to jeszcze wtedy nie było wiadomo o tym wirusie. I prawdopodobnie my już po jakimś czasie doszliśmy do wniosku, że my po prostu go wcześniej przeszliśmy, jakieś dwa miesiące, zanim go ogłoszono w kraju. Ja pojechałam do lekarza, gdzieś to było, nie wiem, 6 grudnia pojechałam do swojego lekarza, żeby się przebadać. Janusz natomiast nie. Bo tam jak zwykle miał swoje sprawy, nie miał czasu. Nie lubił chodzić po lekarzach, to mogę powiedzieć. Jak każdy mężczyzna właśnie. Oczywiście miałam zrobiony test, on wyszedł u mnie ujemny i okazało się, że jestem lekko podziębiona, tutaj odskrzela i wszystko miałam w porządku, więc... Czyli to was trochę uspokoiło. Tak. I mój mąż stwierdził, że skoro ja nie mam COVID-a, to on też nie ma. Okej. W międzyczasie, ale on już był na tyle słaby, że zostawał w domu, natomiast ja jeździłam jeszcze do pracy, bo musiałam przypilnować swoich obowiązków, wykonać swoje czynności w pracy. Natomiast Janusz pracował już zdalnie, chociaż jeszcze w poniedziałek składał ostatni swój numer ekspresu Sochaczewskiego, to pamiętam, że jeszcze pojechał do redakcji. I był, ale to już dosyć tak krótko byliśmy w tej pracy, bo nie miał siły. On tam przeczytał te swoje, zrobił obowiązki, tak, artykuły przeczytał, poprawił, ale to dosyć to było w takim szybkim tempie, bo nie miał już siły. Ale u lekarza nadal nie był. Nie był u lekarza, nie. Tylko ja byłam u tego lekarza. No tak jak powiedziałam, no stwierdził, że ja nie mam COVID-a, to jest przeziębienie i sami się wyleczymy. Po prostu mamy jakieś tam proszki i będziemy je brać i się wyleczymy sami. Natomiast mi tam zaczęło się poprawić, natomiast zauważyłam, że Januszowi nie. I postanowiłam właśnie 9 grudnia wezwać karetkę wieczorem, to był czwartek. Dosyć szybko przyjechało pogotowie tutaj do nas do domu. Zrobiono mu badania, stwierdzono, że jest odwodniony, natomiast, że jest słaby. Zrobiono mu także test na COVID-a, który wyszedł pozytywnie, gdzie Janusz później nawet jeszcze wrzucał do sieci, informował swoich tutaj fanów, znajomych, że jest chory, ale będzie wszystko okej. Okay. Że jednak też go to dopadło. Nie odpuściło, bo tam pamiętam taki wpis zrobił. To był ostatni wpis i ostatnie zdjęcie właśnie pani ratownik. On się zgodził na wizytę? Tak, on się zgodził na wizytę karetki, lekarza, bo już jednak stwierdził, że nie ma siły. On mi się przewrócił w łazience. Tego samego dnia, no bo jak ja wezwałam karetkę, on stwierdził, że on musi pójść do łazienki i się umyć.
a że łazienka była przy sypialni, to dosłownie to było, nie wiem, dwa kroki i ja nie miałam siły go wziąć, przeprowadzić na łóżko. Ale nie stracił przytomności. Przytomności nie stracił, natomiast zasłabł, bo był bardzo słaby, bo już nie jadł praktycznie. To, co mu tam wcisnęłam, no to zjadł, ale też nie za bardzo. Mało mi też pił, nie chciał pić. Mhm. To mnie po prostu bardzo też no, wystraszyło, bo to stwierdziłam, że coś jest nie tak, no bo to nawet jak chorował, to on to nie Janusz, bo on nieraz miał dosyć taki duży apetyt przy chorobie, a szczególnie też i dużo pił wody czy herbatę. On uwielbiał swoją zieloną herbatę, to pamiętam, to zawsze musiał pić zapas tej herbaty, bo jego, w sumie ja go zaraziłam i tak polubił pić tą zieloną herbatę, jaśminową, to jeszcze podkreślę, to musiała być zawsze jaśminowa. Więc tutaj, ale w jakiś sposób udało mi się przy jego pomocy, zaprowadziłam go do łóżka, założyliśmy piżamę razem i no i położył się do łóżka, przyjechała karetka. Zrobiono mu tutaj saturację, która, jak pani ratownik powiedziała, była okej. Odbiegała lekko. Ale no, odbiegała od normy, okay. Tak, odbiegała od normy, no ale stwierdzono, że, że jeżeli pacjent wyrazi zgodę, czy ma pojechać do szpitala, czy ma zostać w domu. Czy nie było takiej jasnej, konkretnej decyzji zabieramy pana, bo jest już źle. Tak. Natomiast tutaj pani ratownik podkreśliła, że on jest bardzo mocno odwodniony. Okay. I co mnie zastanowiło, że nie podano mu kroplówki. A kazano mi po prostu rano pojechać do swojego lekarza i tam nie przepisano żadnych lekarstw, nie podano kroplówki, stwierdzono, że jest odwodniony, a tak jak mówię, no, ja miałam jechać rano do swojego lekarza rodzinnego i po leki, po receptę, po leki generalnie. Czy on też kontaktował się z innymi osobami, mówił o swoim stanie zdrowia, czy? Tak, on dzwonił do swoich znajomych, no plus, tak jak mówię, swoją relację wrzucił na swój profil facebookowy i to było jak gdyby ostatnie zdjęcie, które on zamieścił właśnie 9 grudnia. I tutaj Janusza nie zabrano, jednak ta karetka Janusza nie zabrała do szpitala. Zresztą ta pani ratownik zresztą sama zasugerowała, że ona nie wie, bo to może być na przykład w szpitale gdzieś w Katowicach, gdzie mogą Janusza zabrać. No, to znaczy nie było miejsc? Nie było miejsc, bo podobno było tak mało miejsc w szpitalach wtedy, bo to tych był dosyć taki oddziałów duży. Specjalnych. Tak. Dosyć dużo osób chorowało. No, Janusz został w domu i ja miałam zalecenie, żeby pojechać do lekarza, no ale no niestety nie udało już mi się rano pojechać do lekarza. Z nim? Z nim. Czyli do lekarza pierwszego? Nie, Janusz miałby zostać w domu, natomiast ja miałam tutaj powiedzieć całą sytuację i poprosić o lekarstwa dla niego, ewentualnie jakąś wizytę taką domową zamówić. Czyli tutaj wizyta tak naprawdę oprócz podstawowych badań nie skutkowała wydaniem żadnym, zresztą to była noc, chociaż można pod Warszawą to można przecież całodobowe apteki. Nie było nic takiego. Nie, ja nie dostałam żadnych środków. Znaczy Janusz nie dostał żadnych środków, tak. Żebym ja miała pojechać do apteki do wykupienia. Miałam, tak jak mówię, rano skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym. I wszystko było w sumie okej. Janusz zasnął po tej wizycie ratowników. Natomiast wszystko się zaczęło gdzieś chyba około północy, zaczęło jakoś tak dziwnie się wiercić, jak gdyby jakieś takie odgłosy, jakby coś go bolało. No dziwnie się zachowywał, nie tak jak Janusz, bo Janusz zazwyczaj jak on miał problemy ze snem i jak już zasnął, to spał. Więc ja wstałam, podałam mu jakieś picie, łyżeczką, wodę chyba z cytryną i z miodem podałam, pamiętam. Temperaturę wówczas też miał wysoką? Właśnie on nie miał temperatury. Okay. Nie miał temperatury. Natomiast majaczył. Majaczył. Ja nie wiedziałam na początku o kim i o czym on mówi, więc tutaj to chyba było tak około północy, bo ja spojrzałam na zegar. I słyszę, że ja już wszystko wiem. Ja mówię, ale co ty wiesz? No ja wiem, co się stało z Iwoną. Ja mówię, Janusz, no przecież ty jesteś chory, co ty opowiadasz? Ja mówię, masz jakieś majaczenia czy coś takiego? No nie. On jak gdyby mnie nie słyszał.
I on mi cały czas powtarzał, że on już wszystko wie, wie co się stało i to wtedy przyczyną tych wszystkich nieszczęść miał być podobno, rzekomo. Z tych słów, które ja tam wywnioskowałam, miały być te buty. I przez te buty niby ta dziewczyna miała zaginąć. No ale ja go w sumie tak bardzo nie słuchałam, zajęłam się tutaj, ja mówię, weź napij się, no bo ty chyba coś majaczysz, coś no nie, się coś się dzieje źle, nie tak, no nie, więc ja podałam mu to picie, nawet łyżeczką chyba, no bo on już tak jakoś tak słabo, znaczy on w ogóle bardzo słabo już mówił. I nie wiedziałam co robić, ja mówię, no już chyba muszę następną karetkę wzywać, bo jest bardzo źle z nim. Ja zaczęłam dzwonić, odebrała pani dyspozytor. Pierwsze słowa to oczywiście, czy mąż był, czy byliśmy szczepieni, no my nie mieliśmy szczepionek. Więc tutaj cała litania była, dlaczego i po co i na co, więc, ale ja mówię do niej, czy pani nie rozumie, że prawdopodobnie mój mąż umiera, a pani mi tutaj, ja mówię, ja chcę wezwać karetkę, żeby ktoś przyjechał mi pomógł, bo ja jestem sama z mężem w domu. No ona już wysłuchała i mówi, to pani reanimuje męża. Ja mówię, ale jak mam go reanimować, ja z panią rozmawiam, poza tym ja tego też nigdy nie robiłam. Dla to wtedy już było, tak, bo już było po północy, tak, czy było to, później? To było gdzieś tak po drugiej może. Okej. Okay. Po drugiej, jak ja, nie wiem, może koło trzeciej, już nie pamiętam, bo to było tak błyskawicznie dla mnie. A to on w pewnym momencie przestał rozmawiać? On później mi zasnął. Później mi zasnął. Później się obudził i on coś do mnie mówił tak bardzo, bardzo cicho, jak nie Janusz. I ja czułam, że on ma problem z oddychaniem i to mnie strasznie wystraszyło. Ja zajęłam się właśnie wzywaniem tej karetki. Później, jak już przyjęła ta dyspozytorka, gdzie mają przyjechać i tak dalej, i zaczęłam go zauważyłam, że on tak jak mówiłam, on bardzo mi słabo mówił i jakoś tak słabo oddychał. Ja mówię, i on do mnie powiedział, Ala, ja umieram. Ale on to tak cicho powiedział, że ja dopiero sobie to skojarzyłam po fakcie, nie wiem, może koło miesiąca, co on do mnie powiedział, bo ja nie byłam w takim szoku, że nie wiedziałam, co robić i zaczęłam tą reanimację, bo ta pani mi wytłumaczyła, jak mam robić, ile wdechów i tak dalej, ucisków. A w międzyczasie jeszcze zadzwoniłam do naszego lekarza rodzinnego. Nasz lekarz nie odbierał, ale zaraz w sumie tam, może po 5 minutach odzwonił, więc ja mu powiedziałam, co się dzieje. Tutaj nasz doktor Załuski mówił, no na reanimuj, i cały czas był na linii ze mną, i też mi poinstruował, jak mam to robić, więc ja to... Bo rozumiem, że badałaś tętno, tak? Tak, tak, tak. I tutaj był wdech i wydech, prawda, i uciski na klatce piersiowej. I... On cały czas był ze mną na linii, ten nasz lekarz, i tutaj nie odstępował, i w międzyczasie też jeszcze wzywał następną karetkę. I w sumie, jak się okazało, to były dwie karetki, ale tutaj de facto do nas dojechała jedna po jakimś czasie. I ja reanimując męża, nie wiem ile to było, nie wiem, no może to było, dla mnie to była wieczność, ale to mogło być 40 minut chyba. To bardzo długo. To dla mnie to było bardzo długo, bo tak jak później rozmawiałam z lekarzem, on mówi, że ja już się martwiłam tylko o ciebie, bo tak czułam, że może coś takiego się wydarzyć przy takim tempie i tej i właśnie COVID-zie, tym zachorowaniu. I z tym, co się z nim działo właśnie w ciągu tej nocy. I ja w sumie w którymś momencie ja poczułam, jak było łóżko, Janusz miał ułożone ręce. Ja poczułam, jak mu tak zsunęła się ręka po krawędzi łóżka. Ja poczułam taki niepokój w sobie, że coś się wydarzyło niedobrego, ale jakoś nie byłam w stanie dopuścić tej myśli. Ja tą rękę podniosłam mojego męża, położyłam na jego brzuchu chyba i zaczęłam dalej reanimować. I tylko jeszcze pamiętam to, że Janusz miał tak dziwnie otworzoną buzię i ja jeszcze chciałam wyczuć, czy on oddycha. Ja czułam ten jego, jak gdyby oddech, ale to już nie był oddech, to już nie wiem, co to było. No to ja może chciałam słyszeć ten jego oddech, ale już chyba nie oddychał, bo
tym momencie chyba, kiedy mu ta ręka się zsunęła, on odszedł. Ale ja i tak nadal jeszcze tą reanimację przeprowadzałam do momentu przyjazdu karetki. Ta karetka przyjechała po jakimś, nie wiem, 40 minutach, bo dla mnie to była wieczność. Natomiast pamiętam, że w nocy zaczął padać śnieg. Też się zrobiło pewnie ślisko, oni się też tym tłumaczyli. Tłumaczyli mi się też tym, że oni zabłądzili. Ja mówię, no jak mogliście zabłądzić, jak nasza sypialnia miała okno balkonowe i z okna balkonowego było wyjście takie, była brama. Brama była otwarta i stały nasze samochody, gdzie ja tam określiłam jak, numer domu i co jest na podwórzu. Ja mówię, a wyście stanęli mi po prostu po środku bramy i odjechaliście. Ja mówię, ja was widziałam. I jeszcze chyba krążyli. Po 15 minutach przyjechali, jak już Janusz nie żył. Oni przejęli później reanimację? Tak, nie przyjęli reanimacji, nie? Bo jak wszedł ratownik, bo wszedł ratownik na początku. I jak zobaczył męża, jak wygląda w łóżku, Janusz miał otwartą buzię. I tak się dziwnie na mnie spojrzał. I poszedł po lekarza. Lekarz przyszedł i stwierdził zgon. Ja mówię, no jak nie żyje? No, mówię, bo ja go tyle czasu reanimowałam i on nie żyje. On mówi, tak, proszę pani, nie żyje. No i to stwierdzono zgon u niego o 8 rano, no bo tak dojechała karetka. I tak o 8 rano. O 8 rano. Natomiast to Janusz odszedł. Nie wiem, która mogła być czwarta. Ja nie pamiętam, nie chcę nawet tego aż tak bardzo pamiętać. Natomiast ja pamiętam tą chwilę, kiedy on odszedł. Bardzo dobrze. Dla mnie to był taki szok, że nie docierały do mnie te słowa, które powiedział mi lekarz. Później usiadłam, jak już pogotowie odjechało, usiadłam i nie wiedziałam, co robić ze sobą. Zadzwoniłam chyba nawet do rodziców, później do rodziny Janusza. Nie byłam w stanie zadzwonić do naszego syna Aleksandra, bo to też było rano, on jeszcze nie poszedł na uczelnię. Chyba to zrobiła moja mama, zadzwoniła. I zadzwoniłam do swojej tutaj księgowej, nie wiem dlaczego, znaczy no zadzwoniłam i no. Powiedziałam jej, że Janusz nie żyje, bo my się w sumie znamy od początku, prowadzi naszą firmę, papiery naszej firmy, tak, całą działalność. Ja mówię, Beatka, Janusz nie żyje. Mówi, Boże, jak nie żyje, zaczęła płakać ja razem z nią. I ona mi też pomogła ogarnąć, powiem już tak brzydko, zakład pogrzebowy. Bo ja nie byłam w stanie zadzwonić do zakładu pogrzebowego. Dzięki Beacie tutaj przyjechał zakład pogrzebowy, który zabrał Janusza. Natomiast ja pamiętam te słowa, które powiedziałam, Beata, ja nie chcę, żeby mi go zabierali, ja chcę, żeby on tam został na tej górze. Ja mówię, ja sobie nie wyobrażam. I ci panowie, którzy przyjechali z zakładu pogrzebowego, bardzo dobrze się zachowali. Ja już nie weszłam na to piętro, gdzie mieliśmy sypialnię. Tutaj Janusza przygotowali, ale jeszcze mnie poproszono jednak, bo żebym weszła i się pożegnała z mężem. No to straszne to jest. Straszne to jest do przeżycia, jak się widzi męża, bliską, kochaną osobę, która leży w takim worku i jest zasuwany ten worek na podłodze i ja mam się z nią żegnać. Później jeszcze był znoszony, prawda, schodami do wyjścia. No i do samochodu. I odjechał. A ja zostałam w tym domu. Sama. Później oczywiście przyjechała rodzina. No ale w związku z tym, że była kwarantanna covidowa, nawet miałam dwa badania, to i tak mnie zamknięto na 10 dni. Musiałam odbyć kwarantannę. W związku z tym też jak gdyby pogrzeb męża był przesunięty. Ale to też dzięki właśnie tutaj naszej Beatce kochanej i to zawdzięczam, że ja mogłam się pożegnać z mężem. Mogliśmy się wszyscy pożegnać później w tutaj domu pogrzebowym. No i tak to. Nagle cały świat się zatrzymuje. Tak, mnie się zawalił bardzo.
Ja żyłam jak w jakimś amoku. Ja brałam proszki na uspokojenie, jeden za drugim. Szłam spać, wstawałam i wszystko się działo przez te 10 dni w jednym pomieszczeniu, znaczy w sumie w dwóch. Bo to była kuchnia i sypialnia, znaczy tuż drugi pokój, bo tam nie byłam w stanie wejść do sypialni naszej wspólnej. I to tak działo się. Kilka miesięcy wcześniej Janusz był w paru miejscach ze swoją nową książką, wówczas dosyć kontrowersyjna, bo wielu osób zarzucało, że po raz drugi opisuje sprawę, którą już kiedyś opisał. Oczywiście chodzi tutaj o sprawę zaginięcia gdańszczanki Iwony Wieczorek. I on bardzo intensywnie żył tą sprawą, bardzo intensywnie. To sądzę, że chyba Janusz był pewnego rodzaju pracoholikiem. Widać było tutaj w przestrzeni publicznej, jak mocno się zaangażował, nawet na pewnej konferencji, gdzie no, dosyć to było mocne. Czy on tak samo w życiu prywatnym, jeżeli chodzi o te sprawy, on te wątki wnosił w życie prywatne? Janusz przez te ostatnie kilka, w sumie to było kilka lat, ale ostatnie chyba, nie wiem, 2-3 lata, to bardzo, bardzo, bardzo żył tą sprawą Iwony, bo on sobie chyba wziął za główny cel, że on rozwiąże tą sprawę, bo to jest niemożliwe, żeby dziewczyna wyszła z dyskoteki, praktycznie doszła do domu i zaginęła, rozpłynęła się w powietrzu i on stwierdził, że on chciał powrócić do tej sprawy i żeby też i policja powróciła, żeby ta sprawa została od nowa wznowiona i zaczęto znowu poszukiwać Iwony, bo w tym momencie, kiedy Janusz zaczął się interesować tą sprawą, to ona była jak gdyby... ona była wtedy jako poszukiwana i tak dalej, natomiast już tak... jak to powiedzieć? Wyciszona, tak. Więc... Janusz zbierał materiały, tam dostał wgląd do akt, dzięki temu mógł, stwierdził, że pisał liczne te między innymi z Mikołajem i z Martą, Mikołajem Podolskim i z Martą Bielską, liczne tutaj publikacje na temat zaginięcia Iwony. W końcu stwierdził, że może książkę napisać i tutaj też się kontaktował z mamą, z panią Iwoną. Mamą Iwony. Mama na początku dosyć sceptycznie do tego wszystkiego podchodziła, natomiast później wyraziła zgodę. Ja pamiętam, jak pojechaliśmy do Gdańska, do mamy, do pani Iwony. Janusz poszedł na to spotkanie sam, natomiast ja zostałam w hotelu, a na drugi dzień się spotkaliśmy razem. I Janusz jak gdyby żył tą sprawą. Bardzo, bardzo, bo on stwierdził, że on i tak... on będzie się starał, żeby to rozwiązać, żeby to znalazło jednak finał końcowy, ta sprawa. Ostatni czas sprawy, którą on się zajmował, to wplótł w to hipnozę. Tak. I spotkania z medium, czyli wprowadzenie w trans osoby, która mogła łączyć się z osobą zaginioną. Tutaj bardziej w tym kierunku, że Iwona nie żyje. Tak, tak, tak. To było coś nowego. On się mocno, pozyskując pewne informacje, które wyszły później, które też wykorzystał w książce, zresztą tam był wątek związany z mszą świętą. Tak, tak. On praktycznie te ostatnie miesiące cały czas intensywnie pracował nad tą sprawą. Na pełnych obrotach. Tak, bo doszedł do wniosku, że skoro inni korzystają z usług jasnowidzów, my też tutaj w naszej fundacji mamy dwoje jasnowidzów i tutaj oprócz tutaj Małgosi jest Magda, która też jak gdyby jest medium i tutaj Januszowi też wiele spraw tutaj odnośnie też Iwony przekazywała. Natomiast tutaj w którymś momencie umówiliśmy się z Małgosią Gaś na seans hipnotyczny. Małgosia się połączyła z Iwoną dzięki bluzce Iwony. Tak, dostaliśmy od babci tą bluzkę, taką żółtą.
ona wzięła tą bluzkę i my nagrywaliśmy oczywiście cały ten seans, Małgosia się połączyła i ona mówiła jak gdyby dwoma głosami, bo ona nawet w pewnym momencie mówiła głosem mamy. Natomiast tutaj ja też nie chcę aż tak bardzo zdradzać wszystkich sekretów, bo nie chcę. Natomiast to, co jest, można przeczytać w książce, co się stało z Iwoną Wieczorek. Natomiast tutaj Iwona nas poprosiła właśnie o mszę świętą, bo mówi, że nikt się za nią nie modlił nigdy i ona potrzebuje modlitwy. I myśmy tą jej prośbę spełnili. I msza była właśnie ostatniego i w sumie tak jak można było najszybciej, bo seans przeprowadzaliśmy chyba jakoś tak w listopadzie, natomiast tutaj... W styczniu chyba była. A msza była właśnie ostatniego stycznia 2021 roku. Tam bardzo dużo osób przyszło na tą mszę, między innymi mama, no i ojczym Iwony, chyba wszyscy znajomi. Dużo było. Wiele osób było. Wiele osób zarzucało też Januszowi pod koniec, że był mocno, nie tyle zdeterminowany, ale mocno emocjonalny do tego. On obiecywał, że rozwiąże, rozwikła tę sprawę. Wskazywał nawet terminy konkretne, kiedy to się stanie, a to się jednak nie działo. Wiele osób zarzucało mu głównie to, że nie jest konsekwentny. Czekało na te chwile, kiedy on mówił, że to wtedy i wtedy wyjdzie sprawa, która rozwiąże, pomoże rozwikłać tę sprawę. To się nie działo. Czy on był również, nie wiem, sfrustrowany tym? Ja sądzę, że on był też trochę sfrustrowany tą całą sytuacją, więc tutaj on zbierał różne informacje. Niektórych, tak jak mówiłam wcześniej, my nie mogliśmy ujawnić. Zresztą no, po prostu dla swojego bezpieczeństwa też. Wiele takich obyczajowych jeszcze rzeczy było, w międzyczasie wyniknęło, więc tutaj też tego nie chcieliśmy ujawniać. I być może, że niektóre rzeczy, niektóre sprawy, niektóre wiadomości on zabrał ze sobą do grobu, bo ja też wielu rzeczy, wielu informacji też nie... Dużo mi mówił, bo my razem ze sobą tak pracowaliśmy, natomiast jak się okazuje, chyba nie wszystko, bo... No bo tak mi się wydaje, natomiast też chyba tutaj jakiś miałam taki wątek, gdzie ja się też dowiedziałam przez przypadek, że coś takiego miało miejsce. Natomiast no to tak jak mówię, może on to też robił ze względu na tutaj na nasze bezpieczeństwo, dla mnie, dla naszego syna, tutaj rodziny, w ogóle rodziny. Wiem, że mieliśmy jakieś po tej mszy w Gdańsku, mieliśmy jakiś podczepiony nadajnik. Wiem, że coś takiego było. No ale ja czułam się jakoś tak bezpiecznie, natomiast chyba Janusz bardziej się tutaj o nas martwił i być może, nie wiem, no dużo też nie chciał mówić. Ja sądzę, że wiele, tak jak powiedziałam, wiele informacji mógł już zabrać do grobu, natomiast on chciał coś powiedzieć, ale nie wiem, może czegoś się dowiedział w międzyczasie, ale już na tyle był słaby, zachorował, myślał, że wyjdzie z tej choroby i dalej zacznie działać. No, jakby żył, na pewno by to wszystko, na pewno by działał. Jedno z ostatnich spotkań to prawdopodobnie Wrocław, bo to był październik, też było spotkanie autorskie, rozdanie autografów, spotkanie z fanami. No właśnie też z wami, tutaj z Rafale, z tobą. Zorganizowaliśmy to spotkanie i to w zasadzie był finał. Tak. Nigdy potem już nie doszło do żadnego spotkania, nie zobaczył swojej ostatniej książki. On nie zobaczył swojej ostatniej książki, Więzienny świat. On ją skończył, ona już była wydrukowana i ona już wyszła z wydawnictwa tutaj do nas, do domu, ale jakoś tak dziwnie szła ta paczka. Że ona doszła w chwili śmierci Janusza i on jej nigdy nie widział. To tak jak ja po prostu tak sobie myślę, że to tak jak ta karetka jechała, to tak szła ta książka. No ale z tego co wiem, to dobrze się sprzedają Janusza książki. To po nim w zasadzie zostało. Jak wygląda obecnie fundacja na tropie dzisiaj imienia Janusza Szostaka? Jak prosperuje sama działalność, no i co z magazynem, który no, został zawieszony, bo nie widzimy w kioskach już. Znaczy do magazynu, tak jak mówię, no, my w tym momencie mamy tutaj sprawy spadkowe,
więc tutaj do chwili rozwiązania tych spraw spadkowych jest niewydawane. Natomiast no, myślę nad tym, żeby to dalej reaktywować, bo mam wiele telefonów i od czytelników, że czekają na ten magazyn. Ja trochę myślałam też w wersji online na początku, żeby zrobić ten magazyn, ale to jeszcze chwila na A fundacja? Fundacja istnieje nadal, ponieważ Janusz zmarł, a ja byłam sekretarzem, skarbnikiem, przepraszam, fundacji, więc ja mogłam zamknąć tą fundację, bądź ją utrzymać. Jasne. Natomiast ja byłam w takim szoku, że mi już było w pewnym momencie, powiem szczerze, obojętne, czy ja ją zamknę, czy nie zamknę. Natomiast tutaj ci nasi wolontariusze, oni do mnie tak strasznie mnie prosili, żebym tylko tej fundacji zamknęła, bo tak wiele dobrego robimy dla ludzi. Mamy w sumie też i osiągnięcia. I tutaj ja w pewnym momencie miałam trochę problemów z KRS-em i tutaj naprzeciw wyszła mi dobra dusza, dobra osoba w postaci Patrycji Mencel. Ona jest adwokatem i ona mi tutaj bardzo, za co jestem jej niezmiernie wdzięczna, pomogła, bo dzięki niej w sumie ta fundacja istnieje do dzisiaj, bo ja nie byłam w stanie w pełni sobie poprowadzić te wszystkie procedury sądowe. I jednak się udało. Istnieje fundacja nadal, działamy nadal, poszukujemy. Mamy wspaniałych tutaj wolontariuszy, jest wiele spraw. No wiele zaginionych, wiele osób się odnajduje, no niestety niektórzy się nie odnajdują. Tutaj już pałeczkę prezesem został nasz syn Aleksander, który tutaj stara się jak może. Ma osiągnięcia, a tutaj ogarnia, to powiem tak, może brzydko mówiąc, ale tutaj daje radę. O. Dla niego to też była nowość, bo po prostu wszedł w coś, co nigdy nie robił, ale dał radę. Słyszę bardzo dobre opinie na temat prezesa nowego. Dalej jak gdyby kontynuuje pracę fundacyjną i taty. Mamy pomysły na rozwój fundacji też tak samo. I tutaj chciałam powiedzieć o jednym zaginionym, który zaginął w marcu 2021. Czyli jakaś aktualna sprawa. Tak, aktualna taka bardzo sprawa. W marcu 2022 roku, to będzie rok już teraz, on był osobą po przejściu, ponieważ pracował w Niemczech i tam został dotkliwie pobity i w związku z tym stracił też pamięć. Tutaj pochodzi z okolic Szczecina. Jeszcze nazwisko, chodzi o Bartosza Dzieciniaka. Tutaj mama go sprowadziła z Niemiec do Polski, poddano go leczeniu. I on w pewnym momencie po jakimś tam dłuższym leczeniu stwierdził, że musi poszukać sobie pracy, wyjechał do Szczecina. Miał wrócić wieczorem, już nie wrócił. Zaginął, po prostu zaginął. Mama zgłosiła na policję, przeszukano oczywiście tutaj te tereny, które, gdzie on mógł przebywać. Przeszukano też las, przeszukano wodę. Policja stwierdziła, że mógł popełnić samobójstwo, nie znaleziono go, jednak do tej pory nie został odnaleziony. Jego takim znakiem charakterystycznym, on, tak jak powiedziałam, on miał problem z pamięcią, więc tutaj on mógł wyjść i nie pamiętać i może po prostu co się z nim dzieje, może nie pamięta swojego nazwiska, imienia, być może może gdzieś tam jest wśród osób, które są osobami bezdomnymi, ale
On miał charakterystyczne tatuaże na przedramieniu, więc tutaj też, jeżeli by ktoś widział taką można osobą, wejść na stronę internetową i zobaczyć zdjęcie. Tak, że można zobaczyć zdjęcie na naszej stronie internetowej Fundacji Na Tropie. Mhm. Aldona, ja wiem, że dzisiejsze spotkanie było jest dla Ciebie wyjątkowo trudne i pełne emocji, nie dziwię się zresztą. Wiem, że dużo przeszłaś przez ten cały okres. Życzę Ci dużo sił i na pewno też wsparcia osób bliskich. Dzisiaj ten szczególny dzień, to w zasadzie drugie już takie bez Janusza urodziny jego, 1 marca. 66 lat by kończył. Teraz. Aktualnie. Strasznie. Nie, dla mnie to do tej pory jest nieprawdopodobne, że go nie ma, bo ja go czuję, że jest gdzieś tam z tyłu, czuję jego pomoc. Wiem, że jest, że mi pomaga. Zna odpowiedzi na wszystkie pytania. I zna odpowiedzi na wszystkie pytania, tak. Tak. I na pewno zna odpowiedź, co się stało z Iwoną, tą jego, z taką kluczową sprawą. On umierając też mówił o Iwonie. W sumie. Tak jak to mówiłam wcześniej. Retoryczne pytanie, ale jak uważasz, ta sprawa znajdzie kiedyś finał swój? Ja uważam, że tak. Zresztą ja bardzo kibicuję policji, bo ja bardzo bym chciała, żeby ta sprawa została wyjaśniona, żeby ta dziewczyna zeznała spokoju w końcu. Miała swój grób. Mama mogła pójść na grób, zapalić świeczkę, położyć kwiaty. Bardzo, bardzo bym chciała, żeby została odnaleziona, a sprawcy, no bo my sami też nie wiemy, kto się do tego przyczynił, a też policja i my też uważamy, że jednak Iwona do tej pory no nie żyje, no bo jeżeli by żyła, to na pewno by się odezwała. Na pewno ktoś by ją mógł widzieć, bo to jest tak bardzo medialna sprawa, że no nie dałoby się aż tak chyba ukryć siebie. Bardzo bym chciała, żeby się odnalazła. Bardzo, bardzo. Bo też ja osobiście też bardzo bym chciała, bym zeznała też spokoju. Mogła. Myślę, że wielu osób, dla mnóstwa osób jest, zwłaszcza tych blisko związanych, bardzo trudne. Mhm. Często ciągle rozgrzebywanie tak. Tych samych ran. A poza tym, co jakiś czas czytam różne publikacje właśnie z nagłówkami o Iwonie i są cytowane fragmenty tych dwóch książek mojego męża. I jak gdyby zdanie po zdaniu po prostu analizowane są zdania, słowa tutaj Janusza. Należy chyba podkreślić, że był w zasadzie jedyną tak mocno zaangażowaną osobą, że mimo, że minęło wtedy już 10 lat po tym, on nadal walczył tak. O to, aby sprawa cały czas nabierała nowych śladów, szukał, jeździł, sprawdzał teren z wolontariuszami, wspólnie podróżowaliście tam. Ze słowa podróżowali i wyjeżdżaliście. Wyjeżdżaliśmy na poszukiwania. Tak, mieliśmy w 2020 roku dosyć takie duże poszukiwania. Mm-hmm. Iwony na działce. Przy użyciu koparki z radaru sprawdzaliśmy też tam okoliczny. Boże, jak to się nazywało? Okoliczny teren. Okoliczny teren, mm-hmm. Ale tam był okoliczny garaż. Przy działce tam też był sprawdzane, bo wcześniej wyniknęło coś takiego, że ten garaż był taki jak gdyby dużo krwi było na ścianach i tutaj były też próbki pobierane. Wyjaśniło się to? Nie wyjaśniło się tego. Nie wyjaśniło się. Wiele wątków to na pewno już pozostaje wyłącznie do działu kryminalnego i pewnie sprawa powinna być nadal kontynuowana, to już jak gdyby nie nasza kwestia. No może jedynie jako dziennikarze powinniśmy pewnymi sprawami się interesować, wracać do nich i
przypominać, zwłaszcza o kolegach, kolegach po fachu. Mimo że mało się znaliśmy, to dbało o takie relacje. Międzyludzkie, prawda? Międzyludzkie. On taki był, Janusz, on był ciepłym człowiekiem. Tak. I jak mógł, to pomógł. Starał się pomagać bardzo, bardzo, bardzo i czasami to przekładał nad rodzinę. Co mogę powiedzieć? A sprawa Iwony, tak jak to też mogę powiedzieć, że momentami miałam takie wrażenie, że jest ważniejsza ode mnie. Czasami byłam zazdrosna, to czasami miałam już tego dosyć, ale zawsze mu pomagałam. Zawsze i razem to była nasza sprawa. I pewnie bardzo, tak jak mówię, no bardzo bym chciała, żeby ona została rozwiązana. Bardzo dziękuję Ci, Aldona, za dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy.